Lato z radiem. Strefa gwiazd. To będzie, proszę Państwa, dzisiaj podróż od 5:10:15 po Łukasiewicza, czyli nawciarza romantyka. Kawał historii telewizyjnej, kawał historii filmowej, no i także, jak się okazuje, kawał dość młodego, ale jednak życia pełnego przygód i wielu twarzy. Czy rzeczywiście 50 twarzy Niklińskiej poznamy dziś? To się okaże. Maria Niklińska, gościem Strefy Gwiazd. Dzień dobry, witaj Marysiu. Dziękuję, cześć. 50 twarzy, myślisz, że masz już ich tyle? Wow. No pewnie mam. Pewnie by się uzbierało. Nie myślałam tak o tym, tak jak powiedziałam, bardzo mnie zaskoczyła, szczególnie ta dwuznaczność. Ale no, jestem ciekawa. Rozmawiajmy. No właśnie, zobaczymy, ile twarzy uda nam się wyłuskać. Może nie będziemy robić konkretnej listy i litanii. Od 5:10:15 zaczyna się twoja droga zawodowa? No zdecydowanie. Wiem, że to ciężko mówić o drodze zawodowej, jak się miało 8 lat, no, ale tak wyszło. Jest. No ale właśnie. Tak wyszło tak naprawdę. Tak, zaczęło się od tego, że zaczęłam prowadzić program 5:10:15, który był nadawany co tydzień w soboty o 9:30, pamiętam. Więc też pamiętam. Tak, część nagrań było nagrywane. Część programu była nagrywana, ale duża część i czasami zdarzały się na żywo odcinki, więc rzeczywiście jednak to prowadzenie programu na żywo na całą Polskę, no to było duża skala tego. A ty miałaś, będąc takim małym dzieciakiem, świadomość tego, że to jest coś wow, co nie, się wydarza kompletnie w twoim życiu? Wiesz, bo to jest tak, to było, nie, przez to, że to było tak wcześnie, to nie zdajesz sobie z tego sprawy. Przychodzisz tak najpierw trochę popatrzeć, coś potańczyć. Pamiętam, że chyba pierwsze programy zazwyczaj to był taki rodzaj, teraz to się nazywa casting, ale wtedy to była taki po prostu próba, czy to dziecko po prostu jak zareaguje, daje prawda? Radę przed kamerą, czy jest w stanie być naturalne, więc to było trochę tańca, pamiętam chyba, czy śpiewania jakoś jak przez mgłę i później z czasem jakby każdy z nas wdrażał się coraz bardziej. To było fajne, bo to była praca zespołowa, grupa ludzi, grupa dzieci, wiesz, ja miałam wtedy takie marzenia, będąc w pięciolatkach, marzyłam o tym, żeby być w dziesięciolatkach i to był dla mnie wyznacznik po prostu dorosłości. Sukcesu, awansu. Więc później to marzenie, żeby być w tych piętnastolatkach, no takie to było zabawne, ale po prostu przez to, że to się była grupa i prowadzących i oczywiście tworzących ten program, reżyserów, realizatorów, których po prostu uwielbiam do dziś i gorąco pozdrawiam. Wiesz, mam takie wrażenie, bo ja trafiłam do radia mając lat 14, więc aha, chyba doskonale rozumiem, o czym mówisz, kiedy człowiek tak młody bardzo nie zdaje sobie sprawy, że jest w środowisku zawodowym. Oto, tylko to jest po prostu kawałek życia i dobra zabawa. Myślę sobie, że jesteś przykładem takiej osoby, takiego dziecka, które przesiąknięte takim światem bardzo w naturalny sposób potem w niego wkracza. Bo ktoś powie, mówiąc o takich telewizyjnych, genialnych dzieciach, że to jest stracone dzieciństwo, albo że to jest ktoś skazany już na to, to po prostu jest bardzo naturalny wybór, bo przecież nikt nie przywiązuje takiego dziecka do kaloryfera, mówiąc oto teraz masz tutaj tańczyć, śpiewać i być prowadzącą 50-15. No nie wiem, może są takie sytuacje, ale na pewno to może, nie wiem. Być to, może, to nie prawda, było, ale mam to wrażenie, nie, że w większości to są jakieś miejskie legendy. Nie, to na pewno tak nie było, to wynikało ze mnie, to... Zresztą no to łączyło się też z moimi pasjami, które gdzieś zaczęłam rozwijać w międzyczasie, no bo też było ognisko teatralne prowadzone przez Jana i Halinę Machulskich i gdzieś te pierwsze aktorskie czy teatralne moje spektakle, które tam już powstawały po prostu spektakle. Wiesz, to co ja też lubiłam, to były spotkania z ciekawymi ludźmi, takimi bardzo inspirującymi, mówię teraz o 5:10:15. Więc bardziej, ja myślę, że też jest to, że jednak to nie był jeszcze czas mediów społecznościowych. My sobie i na po pewno prostu nie zdawaliśmy tak też sprawy z wielu rzeczy. Tak? Naprawdę tak, nie było takiego dostępu i też naprawdę tej świadomości. Na przykład, no bo teraz dzieci, które działają, które coś robią w internecie, oni wszyscy wiedzą, nie wiem, ile masz followersów, jakoś to, nie krytykuję jak tego, ale po prostu bardziej mówię o tym, że to jest taka
bardzo duża świadomość tych mediów, swojej popularności. I chyba ta świadomość u nas nie wywiera swego rodzaju presję, bo ja ten wątek podbijam po to, by pokazać, że dziecko w mediach, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych tradycyjnych, to nie jest samo zło, tylko idzie o to, że w dziecku, jeżeli dziecko ma w sobie taką właśnie pasję i taką ciekawość świata, to ono w naturalny sposób za nią podąża. Tutaj akurat jest pasja do tego, żeby sobą dzielić się z innymi. I już. Tak, ale właśnie tylko ja tutaj podkreśliłabym, że my po prostu też, co było może tak jak mówię, nie chcę tego w ogóle wartościować, tylko było to, my naprawdę nie mieliśmy czasami tej świadomości, co na przykład popularności tego programu, bo mówię, bo nie było mierzalności tego typu w postaci nie było lajków, sprzężenia w postaci followersów, czyli my byliśmy zaskoczeni jadąc na nagranie programu gdzieś do innego miasta, że dzieci przychodziły nas obejrzeć. Ktoś cię rozpoznaje. To było w taką, myślę, że troszeczkę inaczej. No dobrze, Marysiu, żebyśmy teraz nie brzmiały jak takie ciotki, co to narzekają. Ale nie, właśnie ja nie chciałam w ogóle narzekać. To jest dla mnie po prostu fascynujące, że teraz to się tak zmienia. I druga rzecz, żebyśmy tylko nie utkwiły w tej było, nie było przeszłości, bo najważniejsze właśnie, jest to, co dzieje się tu i teraz. Co się dzieje. Właśnie. Ale żeby te klocki odpowiednio się poukładały. Liceum bardzo dobre, warszawskie. Potem Akademia Teatralna. I jeszcze studia w Nowym Jorku. Czy trzeba edukację polską uzupełniać o tę zagraniczną, żeby mieć takie pełniejsze poczucie sukcesu? Nie, to myślę, że no nic albo nie inaczej, trzeba. Z czego wynikała taka twoja potrzeba? U mnie wynikło to z potrzeba? Tego, że ja od zawsze uwielbiałam oglądać filmy Woody'ego Allena. Czy pojechałaś do Nowego Jorku, żeby spotkać Allena? Może nie wiem, żeby spotkać Allena, ale po prostu, żeby zobaczyć, czy ten Nowy Jork to rzeczywiście jest taki, jak na jego filmach. To było naprawdę zupełnie idealistyczne marzenie nastoletniej dziewczyny. Ja uwielbiałam Woody'ego Allena, ten jego humor, tę inteligencję, ale też jego filmy to jest kult dla miasta. Dla miasta, które wiecznie żyje, w którym jakby nie wiem, jest tyle miejsc artystycznych, tych przestrzeni twórczych i to mnie tak naprawdę fascynowało i dlatego marzyłam o tym, żeby pojechać i pożyć trochę w Nowym Jorku. Czyli i to mi się udało i chciałam to sprawdzić. Wiesz, ja myślę, że ja chciałam pożyć w tym filmie Woody'ego Allena. Naprawdę. Mniej tutaj było takich, nawet nie chodziło mi o prestiż edukacji czy coś. Nie, ja po prostu chciałam pożyć w tym filmie. No dobrze, to w takim razie, czy ty w tym Nowym Jorku patrzyłaś na Nowy Jork oczyma Woody'ego Allena? Trochę tak. Trochę tak. To, co wydaje mi się... To, co sprzyja tam, jest to, że rzeczywiście dla ludzi, którzy mają swoje pasje, szczególnie artystyczne, bo nie mówię o innych branżach, ale o artystycznych, czy to jest teatr, czy muzyka, czy film, no to jest to w jakimś sensie Mekka i to jest bardzo inspirujące miejsce. Aczkolwiek też jest tak, że przylatuje tam co roku, co miesiąc, po prostu tłumy, jakieś miliony osób, które marzą o tym, żeby zacząć pracować w tej dziedzinie, no i to pewnie różnie się realizuje. No wiesz, z drugiej strony, bo wspomniałaś o Nowym Jorku i takiej podróży śladami, jakoś ostatnio była rocznica serialu Seks w Wielkim Mieście. Jakiego serialu? Seks w Wielkim Mieście. I też Nowy Jork tam pokazywany. Tak. I czytałam taki artykuł o tym, że wycieczki chodzą śladami Carrie Bradshaw, która przecież też przyjechała do Nowego Jorku. No to ja na pewno mogę, chciałabym zorganizować, zaproszę was, zaproszę cię na wycieczkę śladami Woody'ego Allena. Ale z tego Nowego Jorku wróciłaś. Nawet piosenka powstała, że wracasz do domu. O której piosence teraz mówisz? Aha, no tak, ale to już było troszeczkę, bo te Stany gdzieś przewijają się u mnie. Tak, piosenka Coming Home to już powstała rzeczywiście później, ale ja wracałam i, no i jestem tutaj. Ja się bardzo, też tak jak mówię, więc były rzeczy, które mi się bardzo podobały w Stanach, w tej szkole, ale też są to, co mi się podoba tam, to nastawienie na indywidualność studenta, rozwój tych mocnych stron każdej osoby. Z kolei to, co bardzo cenię w polskiej, w naszej Akademii Teatralnej, to było po prostu spotkanie z fascynującymi, wybitnymi aktorami, z którymi miałam szansę pracować. To był profesor Andrzej Łapicki, profesor Maja Komorowska, Jan Engler, Zofia Kucówna i to są takie dla mnie genialne tuzy, można powiedzieć, polskiego aktorstwa.
I to jest też po prostu nie do przecenienia dla mnie. I takie doświadczenie, które właśnie jak już zapadnie, to zostaje pewnie do końca życia. Właśnie, wracasz do domu i ja tego domu trochę bym chciała dotknąć w sensie filmu najnowszego, z którym jesteś związana. Mówię o Łukasiewiczu. Powiem Państwu szczerze, kiedy rozmawiałyśmy poza kamerą z Marią, że zaskakujące dla mnie jest, że nazwisko Ignacego Łukasiewicza to jest nazwisko, które trzeba odkopywać. Może dlatego, że sama pochodzę z Podkarpacia i Bóbrka i te wszystkie klimaty są mi niezwykle bliskie, ale to rzeczywiście prawda, że w szkole w ogóle nie mówiono u Ciebie o Łukasiewiczu? Czy jakoś tak po macoszemu? Pojawia się on oczywiście, ale tym bardziej cieszę się, że powstał taki film, który moim zdaniem przypomina postaci historyczne, oczywiście, bo to jest postać XIX-wieczna, ale które mogą być inspirujące dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku. Dlaczego? Ponieważ on był wizjonerem, był nowatorski, wyprzedzał swój czas, nie poddawał się na przykład zmaganiom, z którymi też przyszło mu się mierzyć. On to jest wynalazca lampy naftowej i też człowiek, dzięki któremu rozwinęły się tak różne gałęzie przemysłu. O to mi chodzi, że on był po prostu taki strasznie współczesny. To prawda, to jest ciekawe. W takim podejściu. Myślimy XIX-wieczny, ale był bardzo współczesny. No i rzeczywiście powstał film o jego życiu, Łukasiewicz, nawciarz romantyk, do którego miałam wielką przyjemność napisałam tekst, a muzykę skomponował Kamil Rom, kolega mój zresztą, którym się już znamy jakiś czas, który napisał muzykę do filmu. No i napisaliśmy wspólnie piosenkę, ten pierwszy, która miała teraz premierę na antenie Jedynki. Więc będzie mi bardzo miło, jak posłuchacie, Boże Państwo, tej piosenki, bo postarałam się też w niej zawrzeć ideę tego, czego może moim zdaniem nas, do czego może nas zainspirować Łukasiewicz, do odkrywania czegoś, do tej siły, która jest w nas, ponieważ dla mnie ta postać była, jak o niej sobie zaczęłam czytać, niesamowicie silna i niesamowicie inspirująca. Właśnie, inspirująca, robiąca wrażenie także na tobie, kobiecie, naprawdę, w XXI wieku. Dla mnie tak, zupełnie szczerze mówię to, nie dlatego, że promuję piosenkę, tylko dlatego, że lubię rzeczy, które są historie, ludzi, którzy są wartościowi, ale też mówię, no, on przekraczał pewne schematy, on przekraczał pewne ramy i o tym też starałam się napisać, o tym chciałam napisać w piosence, o tym, że odkrywca jest w nas, to znaczy, że bardzo u niego wszystko się brało z jego wyobraźni i z jego umysłu. On po prostu tworzył cały czas i to jest to coś, co ja lubię w ludziach. Skoro mówisz o takim przekraczaniu, ty jesteś aktorką. Ale też jeszcze był niestandardowy, niesztampowy. Aha. I to jest, może inaczej, ja myślę, bo my jesteśmy w ogóle niestandardowi, niesztampowi. Ja uważam, że każdy z nas jest indywidualnością, tylko czasami jesteśmy, może niepotrzebnie sami siebie wtłaczamy w pewne ramy. Tak funkcjonujemy, że skoro jesteś aktorką, to będziesz aktorką. A ty nie jesteś taką aktorką, która jest tylko aktorką. No właśnie, jesteś piosenkarką, wokalistką, piszesz teksty, popełniasz felietony z tego, co wiem. Czyli ten zakres zainteresowań jest dość szeroki. Czy to właśnie dlatego, że te inspiracje twoje są tak szerokie, czy dlatego, że no tak do końca Maria Niklińska jeszcze się nie zdecydowała, kim chce w życiu być. Dobrze, że o tym mówisz, dzięki. Ja myślę, że to jest tak, że chyba nie musimy się raz na zawsze decydować o tym, co będziemy robić do końca życia. To znaczy, wiesz co, ja sama zastanawiam się, jak to jest. Że z jednej strony na przykład, jeżeli ktoś rzuca pracę w korporacji i stwierdza, jadę na drugi koniec świata, albo rzucam pracę w korporacji, otwieram swoją własną działalność, będę iść za głosem pasji. To wszyscy mu kibicujemy, mówimy świetnie, świetnie, brawo, odważyłeś się, dzięki. Boże, nie dzięki, tylko gratulacje. Ale dlaczego troszeczkę tak się zrobiło coś takiego, że jeżeli nie wiem, aktor czy artysta w jednej dziedzinie, to
to już nie może w drugiej, bo co, nie może się zdecydować. Ja myślę, że po prostu to są sfery, które się przenikają i one się wzajemnie inspirują. No i tak, poza tym dajmy chyba sobie wszyscy prawo do życia rozwoju. Życia po swojemu, tak, rozwoju. A wiesz, ja bym jeszcze dorzuciła, że... Proszę, dlatego, na przykład jestem fajną aktorką, bo jestem fajną piosenkarką. Tak jak powiedziałaś, jedno drugie napędza, a druga rzecz to taka, że taki płodozmian, ja uważam osobiście, że każdemu dobrze robi, że lepiej jest nie utknąć na jednym poletku, tylko to jedno niech w tym roku sobie na przykład poczeka, bo ja będę w tym roku uprawiać to drugie. Jeszcze wrócę nawet do postaci Ignacego Łukasiewicza, bo to jest też ciekawe, że to nie jest kwestia moim zdaniem naszych czasów. Tak się mówi o tym, że teraz jest tak, a kiedyś było inaczej. Właśnie nie. Popatrz, no historia takiej osoby pokazuje to, że nie chodzi o czasy, o to, czy to jest XIX wiek, czy XXI. Jakby my dajmy sobie prawo do bycia sobą, do odkrywania siebie, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, w jakim momencie. No i tak się filozoficznie zrobiło nam na koniec. Już koniec, o Boże, ale to już dobrze, że filozoficznie, bo warto rozmawiać o rzeczach, które są tego warte po prostu, czyli o życiu, krótko mówiąc. A co ci daje poczucie szczęścia? Poczekaj, kto to był? Bardzo mi się podobało zdanie, to zdaje się, że powiedział profesor Kołakowski, że jest zapytany o to, czy jest szczęśliwy, on powiedział, bywam. Bywa. I no... Wiesz, ja chyba ja dlatego powiem, że ja jednak ja się z tym bym zidentyfikowała. Ja do końca nie jestem... Nie jestem, może inaczej, lubię pozytywne myślenie, ale nie do końca jestem fanką aż takiego... Że hura, jest zawsze wszystko takiego, u mnie super. Tak, że wszystko jest świetnie, jestem zawsze szczęśliwa. Nie, dlatego pytam o jestem. Poczucie szczęścia. Jestem jak nie, każdy, jak każdy człowiek, mam swoje różne chwile. I to nie jest tak, że wszystko jest łatwe, ani że ja zawsze mam poczucie, że wszystko jest tak jak powinno być. Po prostu jesteśmy ludźmi. Tak mi się wydaje. I o tym, ja w ogóle to, co o tym staram się pisać, to mnie fascynuje też w filmach, w sztuce, w muzyce. Ta prawdziwość, ta ludzkość po prostu w nas. To, że nie jest wszystko czarno-białe i takie napisane w prostej linii. Przepraszam, bo może trochę zaczęłam... Powiedziałam, że będzie filozoficznie, więc się zrobiło filozoficznie. No właśnie. Zaczęłyśmy od 50 twarzy, więc państwo niech sobie teraz spróbują policzyć, ilu twarzy Marii Niklińskiej są w stanie się dopatrzeć. No, choć jeszcze nie porozmawiałyśmy o samowarze i o rosyjskiej piosence. Nie porozmawiałyśmy o twojej angielszczyźnie, w sensie o tym, że jednak poliglotą warto w życiu być. Nie porozmawiałyśmy też o wakacjach, ale jak państwo zajrzą na media społecznościowe Marii Niklińskiej, to zobaczą, że była na przepięknym Zanzibarze, śpiewając koncert między innymi. I to oznacza, że jeżeli tu postawimy kropkę, to ona będzie tak naprawdę wielokropkiem, bo przyczynkiem, daj Boże, do kolejnego spotkania. Pięknie powiedziałaś, naprawdę. Dziękuję ci bardzo. Natomiast po tym wielokropku teraz nastąpi taki akcent graficzny, autograf, o który cię poproszę. Mamy tutaj taką specjalną tablicę, na której zbieramy autografy, podpisy naszych gości. Ta tablica zostanie w stosownym momencie zlicytowana na słuszne cele. Marysiu, zapraszam. Jeszcze? Tak, dziękuję. To będzie teraz. Tablica tutaj. O Boże, tak, mazak sugeruje czarny. Wybierz sobie pole, które ci najbardziej odpowiada. Maria Niklińska, oto jej podpis dla Lata z Radiem na naszej tablicy, na której państwo widzą, przybywa tych podpisów zdecydowanie. I tak to jest, Mario, w naszym studiu. Czy sofy były wygodne? Bardzo. Bardzo wygodne. Bardzo, no bardzo, to dobrze, bardzo. To świetnie, to bardzo się cieszę, bo jeszcze pewnie paru gości na tych sofach podejmiemy. Maria Niklińska, dzisiaj gościem w Strefie Gwiazd. Zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy, tam całość tej rozmowy. latozradiem.pl to jest nasza strona internetowa. Media społecznościowe Marysi polecamy, bo tam pewnie też dzięki, będzie. Dzięki, zapraszam. I co, i zapraszam do posłuchania piosenki ten pierwszy. O właśnie, filmu, a potem zapraszamy do kin, bo tak. Też będzie można ten film zobaczyć. Dziękujemy za dziś, do zobaczenia. Dzięki. Lato z Radiem. Strefa Gwiazd.